Dzień dobry Państwu. Witam na koncercie zapowiadającym Festiwal Warszawską Jesień. Okoliczności mamy szczególne, więc organizacja koncertu też jest szczególna. Nie będzie przerw, ale będą drobne przerwy techniczne, bardzo krótkie. Niemniej, ponieważ koncert jest streamingowany, żeby nie było dziur tak zwanych, to ja z tego jeszcze z innych powodów powiem w tych przerwach kilka słów o utworach, które usłyszymy i zobaczymy, bo druga część jest filmem. Obie części mają bardzo różny charakter, ja o tym jeszcze powiem, a na razie przed rozpoczęciem koncertu chciałbym podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do jego organizacji. Przede wszystkim Biuro Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, które nas wspomogło, a także Instytut Muzyki i Tańca, który wspomógł kompozycję, którą usłyszymy i zobaczymy w drugiej części koncertu, ZAIX, no i oczywiście współorganizujące instytucje, czyli Teatr TR Warszawa. Specjalne podziękowania mam przekazać od wykonawców dla ekipy, która tutaj przygotowywała ten koncert. Warszawską Jesień, Festiwal Warszawska Jesień i Harmonii Hałasy, fundacja, która zainicjowała to wydarzenie. Mam nadzieję, że koncerty zapowiadające Warszawską Jesień staną się tradycją i może w przyszłym roku zrobimy to już bez tych przykrych ograniczeń, do których się musimy dostosować teraz. W takim razie zapraszam muzyków na scenę. To będzie trio. Trio, które zagra kompozycję dwóch bardzo znanych kompozytorów, nazwiska znane wszystkim miłośnikom muzyki współczesnej, Mauricio Kagel i Enno Pope. Ich utwory będą też w programie właściwej Warszawskiej Jesieni. Dziękuję. Zapraszam muzyków na scenę. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
to było trio Flow Unit, a przed nami była krótka przerwa techniczna i dalsza część programu już za chwilę. Parę słów jeszcze o programie. Można powiedzieć, że on jest niespójny, ale to jest celowe, ponieważ Warszawska Jesień są bardzo różne wydarzenia, takie koncerty tria fortepianowego po prostu mogą mieć na nie miejsce, ale także koncerty z nowymi mediami, z oddziałujące nie tylko muzyką, ale także obrazem. No i jest jeszcze jeden element Warszawskiej Jesieni, mianowicie Mała Warszawska Jesień, która jest nastawiona na potencjalnych słuchaczy festiwalu i nowej muzyki w ogóle. I teraz za chwilę będziemy mieli taki element, który właśnie poniekąd ma, który ma dużo wspólnego właśnie z tym takim z działaniem poszerzającym krąg odbiorców nowej muzyki, ponieważ chcieliśmy, żeby ten koncert był w pełni partycypacyjny. Co przez to rozumiemy? Rozumiemy to, że wciąga się nowe kręgi słuchaczy, nie tylko każąc im siedzieć i słuchać, ale działać. I także włączyliśmy do programu utwór, w którym młodzi wykonawcy, bardzo młodzi, jak zobaczymy, współdziałają z kompozytorami. Tutaj jest to Kuba Krzewiński, Aleksandra Chciuk, która opracowała również warstwę wideo do tego. Miało być trochę inaczej, bo ten ścieżka dźwiękowa do filmu stworzonego przez Aleksandrę Chciuk miała być tworzona na żywo. No ale niestety nie da się. Po prostu w tych warunkach, jakie są teraz, trudno jest przeprowadzić z dużą grupą dzieci albo młodzieży warsztaty w szkołach. Więc jak wirus pozwoli, to następnym razem będzie koncert taki w pełni partycypacyjny. A teraz ja, skoro nie ma młodych wykonawców na scenie, to ja przynajmniej odczytam ich imiona. Anna, Roxana, Anita, Maja, Rafał, Amelia, Wojtek, Patryk, Zuzia, Marysia. Zobaczymy, jak produkują dźwięki, niestety nie na scenie, ale na filmie.
usłyszymy utwór, kompozycję zbiorową, czyli w zasadzie trzy kompozycje, pod wspólnym tytułem Hommage à Georges Méliès. Méliès był pionierem kina, wynalazcą wielu trików filmowych. Tworzył filmy, które obejrzymy wraz na początek z najsłynniejszym, Podróż na Księżyc. Filmem pochodzącym z roku 1902. Potem będą dwa filmy, których najpóźniejszy zdaje się z 1907 roku, o ile pamiętam. No cóż, ja jeszcze, ponieważ będą krótkie przerwy między, techniczne między każdym z trzech utworów składających się na ten cykl, to jeszcze powiem parę słów o każdym z nich. A na początek utwór Wojciecha Błażejczyka do filmu, którego tytuł wspomniałem, Podróż na Księżyc. Georges Méliès. No cóż. Co by tu o nim powiedzieć? No, powiem bardzo ważną rzecz, bo filmy są trzy filmy Georgesa Méliesa, ale każdy z kompozytorów coś tam wstawił własnego. Najwięcej to chyba Sławek Wojciechowski, czyli autor drugiego z filmów, które zobaczymy, usłyszymy. No po prostu filmy Méliesa prowokują do tego, żeby nawiązać z nimi dialog. To był człowiek, który taki zmarł chyba w 1936 roku, ile dobrze pamiętam. A jeśli się pomyliłem, to chyba niewiele. Był bardzo bliski surrealistom oczywiście, bo tych filmów nakręcił mnóstwo i polecam oryginały, kto ich nie zna, myślę, że wielu z nas je zna, a kto jeszcze nie oglądał, to jest naprawdę dużo fajnych rzeczy. Już? No dobrze, to może cykaj. Thank you.
Thank you.
Filmu, ponieważ kompozytor, który sam tutaj stworzył taki kolaż filmowy, montaż, wykorzystał rozmaite filmy science fiction, od właśnie tego filmu Georgesa Méliès'a do, no aż do dzisiaj. Jeszcze coś? Jest tych filmów dużo tutaj. Mm-hmm.
Thank you.
Przeglądzie od George'a Méliès'a do naszych czasów. Wracamy, będziemy znowu bliżej oryginału. To nie będzie całkiem oryginał, ponieważ kompozytor Rafał Zapała zastosował tutaj pewne zabiegi, przyspiesza, zwalnia film. Będzie to zaćmienie. Tu otrzymamy takie bardzo ciekawe wyjaśnienie tego zjawiska, mianowicie zaćmienia słońca. Warto też pamiętać, że w języku francuskim księżyc jest rodzaju żeńskiego, la lune, natomiast słońce jest rodzaju męskiego, le soleil. To bardzo wiele wyjaśnia. Thank you.
Thank you.